Panie Michale, witamy w kolejnej z miejscowości, którą odwiedzamy w takim przejeździe inwestycyjnym po terenie gminy Międzyrzec Podlaski, Misie. No i tak jak widać, kierowca przejechał, kierowcy już korzystają z odremontowanej drogi. Jak doszło do realizacji tej inwestycji? Gdzie dokładnie się znajdujemy i do czego tak dokładnie doszło? Znajdujemy się w Misiach przy remizie OSP w Misiach. Jesteśmy przy właśnie nowo przebudowywanym odcinku drogi gminnej na dystansie blisko 1500 metrów. Droga została przebudowana, położona nowa nawierzchnia asfaltu. Jest to droga, która już od dłuższego czasu wymagała prac remontowych. I szukaliśmy środków zewnętrznych, jak to zwykle przy tego typu inwestycjach. Udało się pozyskać dofinansowanie rządowego programu rozwoju dróg, ponad 366 tysięcy dofinansowania. Cała inwestycja ponad 860 tysięcy. Tutaj również dofinansowana z rządowego programu inwestycji lokalnych, także wkład własny gminy tak naprawdę minimalny. No i to co najważniejsze, czyli dzięki tej inwestycji po pierwsze poprawimy bezpieczeństwo, bo mamy tutaj dosyć kręty, dłuższy odcinek leśny, szczególnie w okresie zimowym na nierównościach sprawiało to zagrożenie, trzeba było naprawdę uważać. Po drugie na pewno komfort, bo jest to ważny odcinek łączący mi się z drogą wojewódzką Międzyrzec Łuków, także tak naprawdę główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców tej części gminy.